Magda Bochenek, witam Państwa na antenie Radia Nadzieja 103,6 FM. Wakacyjne Radio Nadzieja dziś w terenie. Odwiedzamy Ostrów Mazowiecką. Przez najbliższe ponad 2 godziny nadawać będziemy sprzed tutejszego Urzędu Miasta. Teraz może kilka słów o samej Ostrowi. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1410 roku. W 1434 roku książę mazowiecki Bolesław IV nadał lokowanej na prawie chełmińskim wsi prawa miejskie. W 1514 roku księżna Anna Mazowiecka nadała miastu prawo odbywania rocznie 4 jarmarków i 1 targu tygodniowo, co przyspieszyło rozwój miasta. Po włączeniu w 1526 roku przez Zygmunta I Mazowsza do korony, miasto odczuło ożywienie handlu i kultury. W drugiej połowie XVI wieku, będąc siedzibą starostwa grodowego, Ostrów przekroczyła jak na owe czasy imponującą liczbę mieszkańców 3000. Dziś Ostrów Mazowiecka zajmuje obszar 22 km kwadratowych i zamieszkuje ją około 24 tysiące. Miasto to jedna z 35 gmin miejskich województwa mazowieckiego. Wśród 11 gmin powiatu ostrowskiego zajmuje pierwszą lokatę pod względem liczby ludności i 11 lokatę pod względem powierzchni. Przez ponad 2 godziny będziemy tutaj gościć i opowiadać, co dzieje się w mieście. Inwestycje i plany na przyszłość przybliży nam już za chwilę gość dnia, burmistrz Władysław Krzyżanowski. Następnie w studiu pojawi się Hanna Zofia Sasinowska, przewodnicząca Rady Miasta, i Eugeniusz Gałązka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej. Spotkamy się również z przedstawicielką młodych gimnazjum publicznego i tu niespodzianka, Klaudia będzie opowiadała nam o historii miasta. Następnie spotkamy się z panią Aldoną Mierzejewską, właścicielką zajazdu mazowieckiego, która podpowie nam, jakie przysmaki są charakterystyczne dla Ostrowi. Na koniec rozmowa z Ryszardem Eichel-Klautem, ekspertem od jednostki wojskowej w Komorowie, która miała duży wpływ na rozwój Ostrowi. To wszystko, drodzy Państwo, przed nami. Zapraszam do słuchania Radia Nadzieja, a tych, którzy mają ochotę i są tutaj w Ostrowie Mazowieckiej, mogą zobaczyć nasze mobilne studio, które stoi tutaj przed Urzędem Miasta, obok fontanny. Nasz namiot tutaj rozbił się i będzie, jak powiedziałam, przez kolejne 2 godziny. Ja już się z Państwem na chwilę żegnam. Wracamy już za chwilę z burmistrzem. Dziękuję, do usłyszenia.